Państwa, ja chciałam jeszcze dodać kilka zdań, jeden tylko nie zmieszczę. Dotyczy to pomocy Państwa, która się tutaj przebija we wszystkich wypowiedziach. Pamiętajmy o tym, że pomoc Państwa to nie tylko indywidualna notyfikacja do dobrych projektów inwestycyjnych w Komisji Europejskiej. To także rozporządzenia unijne, które regulują pomoc, programy pomocowe w Polsce. Jesteśmy teraz na takim etapie, że w tym roku kończą się kluczowe, mamy koniec obowiązywania rozporządzeń pomocowych i od przyszłego roku powinny już być kolejne rozporządzenia i te rozporządzenia nasze krajowe powinny być notyfikowane w Komisji Europejskiej. Myślę, że to jest kolejny temat do dyskusji na ten temat i jak to pani minister Ostrowska dzisiaj powiedziała, lobowania na rzecz tego, żeby te działania były bardzo intensywnie prowadzone w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta, żebyście Państwo w przyszłym roku mogli sięgać po te mniejsze środki na finansowanie nie tylko ochrony środowiska, ale również projektów innowacyjnych, ale również projektów badawczo-rozwojowych w swoich